Od poniedziałku palownica paluje na mury M2. Są to mury palisady, które będą tworzyły mury przejazdu w tunelu otwartego. W tej chwili wykonujemy pale na odcinku pierwszym głębokości około 10 metrów. Do wykonania mamy 2200 pali o długości od 10 do 2,5 metra. Ilość tych pali to około, tak jak powiedziałem, chyba 2200 sztuk. Pale VDW FI 610, tak jak Państwo widzą, są wykonywane wiertnicą. Ma wiertło w rurze osłonowej. Wiertło kręci się w przeciwną stronę niż rura osłonowa, tak żeby bardziej skruszyć materiał. Mamy tutaj margle, które są różnej grubości oraz różnym stopniu twardości, dlatego jest potrzebna ta rura osłonowa, która nam rozwierca każdy otwór. Pale mamy i zbrojone, i niezbrojone, one się na przemian zacinają się między sobą, tworząc po odkopaniu oczywiście tego całego tutaj urobku, tworząc już tunel otwarty, jak odkopiemy, będzie taka struktura pali, tak jak to będzie, tak mniej więcej widać przy obiekcie W1 i W6. Tempo jest ekspresowe, tak jak ze względu na to, że mamy tutaj margle i te margle są różnej grubości, różnej mięsności i o różnym przede wszystkim różnej twardości. Stąd palownica ma też problemy, co było już widać w pierwszym dniu, około 2 godzin, 2,5 godziny wierci jednego pala, to jest dosyć dużo. Jeszcze mamy też woda gruntowa, zatyka wiertło i robi się kłopot generalnie, ale damy sobie radę. Mamy odcinek do wykonania chyba 500 metrów całej długości, czyli dwie palisady, to jest około kilometra pali do wykonania, tam mówiłem wcześniej około 2200 sztuk różnej głębokości. Mamy podzielone etapowania tego wykonania tych murów M2 w różnych trzech etapach, a te etapy są jeszcze podzielone na trzy różne ABC i w zależności gdzie palownica będzie mogła wykonywać te roboty, tam będziemy je wykonywać, te pale. Też to się będzie wiązało z przekładaniem ruchu. Tutaj no, trwają rozmowy między wykonawcą, też inwestorem, bo musimy niestety utrzymać ruch wschód-zachód. Te prace potrwają kilka miesięcy. Ja myślę, że po miesiącu pracy tej palownicy będziemy już dokładniej wiedzieć, jaki to będzie okres, bo to, tak jak powiedziałem, to wszystko zależy. No, jesteśmy nawet w tej chwili w pierwszym tygodniu wykonywania pali i zobaczymy, ile będzie wykonane na koniec tygodnia, w jakim okresie, żeby można było szacować, tak naprawdę, ile to będzie trwało.